Zodiakalny Baranie, oto Twoje czytanie na lipiec 2024. Dowiemy się, jaka energia Cię prowadzi, będzie wiadomość z kart, afirmacje, słowa mocy, żeby poczuć swoją wewnętrzną moc w tym miesiącu, a na końcu aniołowie odpowiedzą na Twoje osobiste pytanie odpowiedzią tak lub nie, więc warto już myśleć o swoim pytaniu. A teraz poproszę o wiadomość. Jaka energia prowadzi barana w lipcu? O, tutaj ta karta zatrzymała całą resztę kart, także bierzemy empatia. Jestem otwarty na to, żeby dostrzec obie strony tej sytuacji. Czyli zodiakalny baranie, lipiec będzie wymagał od ciebie empatii. Słyszę, że mogą być jakieś konflikty, nieporozumienia w Twojej rodzinie, wśród przyjaciół, w Twoim środowisku pracy. Bierz to, co z Tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. I to nie będzie tak, znaczy to może dotyczyć Ciebie bezpośrednio albo pośrednio. Dla każdego to będzie trochę inaczej. I tutaj Twoja rola jest taka, żeby obserwować z empatią, co się dzieje, żeby naprawdę dostrzec prawdziwy obraz tej sytuacji? Bo wiele osób będzie przychodziło do ciebie i mówiło, że jest tak i tak, będzie dużo emocji. Ty też będziesz chciał, chciała dać się ponieść tym emocjom, bo baran to znak ognia, bardzo emocjonalny, ale tutaj to jest taki test od wszechświata. Czy się zatrzymasz? Czy jesteś już obserwatorem? Czy masz taką trochę inną, bardziej dojrzałą świadomość? Czy dalej jesteś w takiej energii konfliktu i rozemocjonowania? Tutaj też wskazówka, że tylko empatia i spokój, i obserwacja, i wysłuchanie obu stron jakiegoś konfliktu dadzą dobre, korzystne, pozytywne rozwiązanie tej sprawy. Zobaczymy zaraz o co tutaj może chodzić. A jeśli to czytanie jest dla Ciebie pomocne, to proszę, polub je, skomentuj, wyślij do kogoś. Bardzo to doceniam. To pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej grupy osób. Dziękuję. Dobrze, a teraz zobaczmy. Jaka jeszcze jest energia ogólna? Lipca dla Zodiakalnego Barana U. Dwie karty wypadły raptownie, dwie strony sytuacji, tak? Chaos i aktywacja. No właśnie, możesz mieć wrażenie, że jest chaotycznie, że tyle ludzi przychodzi, każdy ma inną wersję wydarzeń. Nawet może skrzyć między niektórymi osobami a tobą, albo tymi osobami innymi zaangażowanymi w tę sytuację. I właśnie to ma w tobie aktywować tą empatię tego obserwatora. Im, im bardziej będziesz empatyczny, empatyczna, i im bardziej będziesz obserwować, tym bardziej aktywuje się w tobie nowa energia, która ma uporządkować ten chaos. Um, ale właśnie tutaj chodzi o to, żeby z pozycji biernej, jak najbardziej obserwatora to wszystko oglądać, z empatią, z otwarciem na wszystkie argumenty, żeby potem aktywować w sobie swoją prawdę. A propos tej sytuacji, bo każdy z nas ma swoją prawdę, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w sytuacjach emocjonalnych, i Tutaj warto działać w zgodzie z tym, co w tobie się pojawi. Teraz poproszę o wskazówki, czego będzie więcej. To będzie szybki, intensywny miesiąc dla Barana, bo karty wylatują, jak szalone chciałam powiedzieć. Oczyszczenie. No właśnie, ten chaos, który się dzieje. W jakiejś sferze Twojego życia, tutaj chodzi o relacje międzyludzkie w jakiś sposób, ma oczyścić ten krąg znajomych, środowisko pracy, czy jakieś sprawy rodzinne tutaj ma oczyścić, uzdrowić. Więc może być intensywnie, ale to jest bardzo, bardzo ważne, bo ta energia tego chaosu, tego konfliktu. Tutaj blokuje możliwość dobrego rozwiązania, i trzeba oczyścić energię, żeby to wszystko mogło pójść dalej, trochę bardziej w harmonii. Teraz, czego będzie mniej? Wow! No, hmm. no właśnie. Mamy tutaj kartę manifestowania marzeń. Ta sytuacja trochę cię odciągnie od Twoich marzeń, celów. Yy, więc yy, tak jak mówiłam, dopóki te emocje, bo to jest yy, duch wody, woda jest połączona energetycznie z emocjami, dopóki te emocje chaotyczne nie zostaną uspokojone poprzez empatię, wysłuchanie się obu stron, yy, no to tutaj na razie to, co chcesz osiągnąć, zrobić, będzie przyblokowane. No, bo cała Twoja energia kieruje się w stronę tego chaosu, też trochę ze strachu dla wielu z Was, więc tutaj naprawdę trzeba się oczyścić z tej sytuacji i aktywować swoją empatię yy, oraz aktywować yy, no właśnie te, to bycie obserwatorem, żeby emocje Cię nie pochłonęły tutaj w tym chaosie dobrze teraz poproszę o wskazówkę jaki będzie największe wyzwanie no tutaj na pewno ta sytuacja, która się pokazuje jest wyzwaniem ale jeszcze tutaj zobaczmy wskazówkę piękno poproszę o wyjaśnienie tego piękna bo nie do końca o czuję jeszcze kontekst okej okay. No właśnie, tutaj to piękno mi się pokazuje, dalej jako empatia. Ym, tak, będzie trudno, to jest wyzwanie, będzie trudno zrozumieć, dlaczego ta sytuacja jest w Twoim życiu. Niektórzy z Was będą się bardzo buntować, że jest. Im bardziej będziesz się buntować, tym będzie gorzej, więc nie warto, tak słyszę. Będzie trudno Ci zrozumieć piękno tej sytuacji w taki sposób, że. To jest sytuacja, która ma pomóc ci wzrastać, to jest sytuacja, która ma coś oczyścić w Twoim życiu um, i, i tutaj pozwolić Ci na rozwój, na aktywację wyższej świadomości, um, na to, żebyś mógł, mogła szybciej spełniać swoje marzenia, bo tutaj to na razie jest przyblokowane tym, co się dzieje. Um, I tutaj będzie trudniej dostrzec, że ta sytuacja jest potrzebna. Ale warto to dostrzec, warto się oczyścić z tych trudnych, chaotycznych energii poprzez rozwiązanie tego konfliktu w spokojny sposób, bo to ci niezwykle pomoże. I tak jak mówi, odblokuje manifestację marzeń. Teraz, jaki dar od wszechświata otrzyma Baran? Wow. Tak, tutaj wszechświat. Pomoże zodiakalnemu baranowi być bardziej elastycznym, bo tutaj też ta sytuacja wymaga dyplomacji, elastyczności, dojrzałości. Więc wszechświat da ci siłę i wsparcie na to, żebyś mógł, mogła właśnie być, być takim obserwatorem, który jest otwarty. Na to, co widzi, i, i jest otwarty i elastyczny, też, żeby zmienić swoje postrzeganie, jeżeli poczuje, że, że jest bliżej prawdy jakiejś w tej sytuacji, rozwiązania tej sytuacji. To jest bardzo ciekawe czytanie, takie mocno energetyczne, ale też tutaj dzieje się jakaś jedna ważna sytuacja w tym miesiącu. Która jakby cały ten miesiąc Całym tym miesiącem zawładnie Więc warto poświęcić temu czas I oczyścić tę energię Dobrze, zobaczmy więcej szczegółów Czego jeszcze może się spodziewać baran O co tutaj chodzi o. Dobrze, zobaczymy co tutaj mamy tak, wypadła tutaj karta miłości, więc dla większości z Was to jest sytuacja, która dotyczy życia rodzinnego, miłosnego, przyjaciół. Wiesz to, co z Tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne i mamy potwierdzenie. Większość z Was to są sprawy rodzinne, bo mamy tutaj kartę rodzinnego smutku, więc no niestety jakiś konflikt. Rodzinny tutaj może się rozwinąć. Tak, no właśnie. Pamiętaj, żeby w trakcie tego konfliktu chronić swoją energię, bo tak jak mówiłam, wielu ludzi będzie przychodzić, zrzucać swoje żale na ciebie. To jest ciężka energia. Także tutaj, tutaj warto, warto naprawdę skupić się nad tym. Jak chronić swoją energię? Ja na moim kanale mam film na temat tego, jak bronić się przed wampirami energetycznymi. Też w Twojej rodzinie może być taka osoba, ale planuję też wideo na temat takiej uniwersalnej ochrony energetycznej. Więc jeśli Cię to interesuje, to zasubskrybuj mój kanał, włącz powiadomienia. A link do filmu o wampirach energetycznych będzie na końcu tego czytania. Twoi przewodnicy mówią: wytrzymaj, a pokonasz przeciwności. Czyli to wszystko, co już mówiłam, ta empatia, ochrona energetyczna, otwarcie na dojrzenie obu stron sytuacji, na, na to, żeby być elastycznym. Tutaj y, trzeba przetrzymać tę sytuację i aktywować jej rozwiązanie. Y, no właśnie, i tutaj, jak ta sytuacja się rozwiąże. To yy, mamy tak, przyjdzie dużo dobrej fortuny, dużo szczęścia, tak jak mówiłam, już czułam to wcześniej, odblokują się yy, energie do manifestacji marzeń, i wielu z Was odblokuje to też życie miłosne, życie intymne, bo mamy kartę przyjemności z bliskim przyjacielem. To też może chodzić o przyjaźń, no ale z tą kartą miłości, no to tutaj. Tutaj bardziej może chodzić o miłość. Zodiakalny baranie. Jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowy obraz tego, co cię czeka, to można u mnie zamówić czytanie prywatne. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu mailowego. Masz też szansę wygrać takie czytanie. Zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. A teraz Twoja afirmacja, słowa mocy, a po niej aniołowie odpowiedzą na Twoje osobiste pytanie, odpowiedzią tak lub nie. A teraz poproszę o afirmację. Mamy. Tak, to będzie szybki, intensywny miesiąc dla barana. Karty wypadają szybciej niż w innych grupach do tej pory. Teraz mamy Twoją afirmację. Z łatwością koncentruję uwagę na działaniach, które są w danej chwili najistotniejsze. To jest bardzo cenna wskazówka do tego, jak być tym obserwatorem empatycznym w tej trudnej sytuacji. Jeszcze raz przeczytam. Z łatwością koncentruję uwagę na działaniach, które są w danej chwili najistotniejsze. Także to jest twoja afirmacja, zodiakalny baranie, a teraz pomyśl o swoim pytaniu, które chcesz zadać aniołom. Połącz się ze swoją intuicją. Weź głęboki wdech. Poczuj, która karta to twoja odpowiedź. I za chwilę ją poznasz. Karta numer jeden to nie, i karta numer dwa to tak. Zodiakalny Baranie, zapraszam Cię na film na temat tego, jak chronić się przed wampirem energetycznym. Ten link jest na ekranie. Zapraszam Cię też na czytanie. Wybierz kartę. Na temat okresu od czerwca do grudnia. Ten film też jest na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.